Opuszczaliśmy kraj, udawaliśmy się na Węgry z zamiarem, że przedostaniemy się do armii, do Francji i gdzie będziemy walczyć w tworzącej się tam polskiej armii. Jednak kiedyśmy zajechali do A kiedy to Budapesztu, było? Kiedy ta decyzja to była? jest pod koniec października, początki listopada, grudzień 1939 rok, początki 1940. Tak. W Budapeszcie jednak działały wszystkie polskie placówki dyplomatyczne przedwojenne i tam, kiedy tylko zdawaliśmy swoje personalne dane w konsulacie czy w poselstwie, jeżeli ci urzędnicy tam, myśmy mówili, że jesteśmy z Zakopanego, z okolic, sportowcy, znający dobrze granice, więc ci oficerowie tam, ci urzędnicy werbowali nas, propozycje nam dawali, że lepiej, żebyśmy do wojska nie poszli, tylko żebyśmy się zgodzili na kurierów, na łączników pomiędzy Budapesztem i tutaj okupowanym krajem. No a přijela jsem do té Budapešti, no a teď zase jsem se snažila dostat z toho nádraží co nejrychleji pryč, protože tam taky byly razie na těch nádražích. A šla jsem prostě naprosto naslepo, protože říkám, nikdy jsem v Budapešti nebyla, nikoho jsem tam neznala, měla jsem akorát tu výhodu, že jsem mluvila maďarsky a že jsem mluvila maďarsky s dialektem. A sice tam kolem té Rimavské soboty se mluvilo takovým zvláštním a otevřeným. Takže v Budapešti, jakmile jsem otevřela pusu, tak každý věděl, aha, ten to je z toho Gömöru. Říkala jsem jim, odkud jsem a teď samozřejmě oni, jednak, no tak oni mě poznali podle podoby a tak když jsem mluvila o těch příbuzných, že? Ale jinak mě nevěřili ani slovo. O nějakých koncentrácích, transportech, ani slovo mi nevěřilo. To bylo stále v tom roce 42. To bylo stále v tom roce 42 na podzim. A když jsem jim říkala, že prostě nás odvezli a do Terezína, do Polska, tak a oni mi říkali, no prosím tě, to je taková věc, to tady možná v Československu, ale v Budapešti se nic takového stát nemůže.